na Polskę. On miał jedną taką sytuację, ale to nie to, że mi się nie układało, tylko to on rywalizował z Michałem o miejsce w Anderlechcie. Ja często na niego grałem. Aha. Olivier Deschach, taki piłkarz belgijski. No i pamiętam, że no raz tam zachowałem się niesportowo. Gdzieś tam podszedł pod łokieć, machnąłem i knockout. Tylko że zrobiłem to tak szybko i tak niepostrzeżenie, że on nawet nie wiedział, kto to zrobił. Czy to zrobiłem ja, czy kolega. Po przerwie, jak wybiegł, to pierwsze, co poleciał, mówi Zewlakow, wszystko mi powiedzieli. Ja wiem, że to ty, uważaj, nie? I pamiętam, że powiedział, mówi, twojego brata lubię, a ciebie nienawidzę. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, program Futbolownia. Ja nazywam się Damian Czyżak i mam dzisiaj gościa Marcina Żywakowa. Witam cię, Marcin. Dzień dobry. Cieszę się, że zawitałeś, bo ostatnio w Warszawie mijaliśmy się często i przy okazji skorzystałem z tego, żeby cię zaprosić od razu do programu. No tam ostatnio taki bardzo intensywny czas i rzeczywiście to właśnie, lata ja się i z tobą mijałem, i z żoną, i z dziećmi się mijałem, a teraz troszeczkę, trochę więcej spokoju. No to już niedobrze jak z żoną i z dziećmi, bo ze mną też możesz się minąć, ale z żoną i dziećmi to trzeba... Znaczy tu do nadrobienia, jeśli chodzi o dzieci i o żonę. Dobra, Marcin, to ja lubię, że tak powiem, wspominać, ale zapytam ciebie, bo w sumie zawsze zaczynam od wspomnień i wszyscy moi goście też wspominają, ale ja nigdy nie zapytałem w sumie nikogo, czy w ogóle, nie wiem, czy w ogóle piłkarze lubią wspominać stare czasy, czy lubią wracać do tych czasów, no bo wiadomo, to są, powiedzmy, już zmierzchłe czasy, ale czy to fajnie się o tym rozmawia, czy lubisz to robić? Znaczy, jeśli to komuś pomaga, albo coś wyjaśnia, to tak, natomiast tak... Sam z siebie to jak kiedy zaczynałem sam karierę, albo kiedy zaczynała się poważniejsza piłka, a generacja starsza kończyła i tak słuchałem cały czas, jak opowiadali czy coś, to czasem wydawało mi się, że potrafią zmęczyć, że tak troszkę sobie dobrze robią i niewywołani do tablicy próbują trochę zainteresować innych, więc ja podchodzę do tego na zasadzie, jak ktoś zapyta, to chętnie się podzielę. Jeśli tam nie jestem pytany, to za bardzo tam nie wychodzę przed szereg. No a jak siadasz z kolegami, powiedzmy, z znajomymi tutaj z boiska, to wspominacie właśnie, jak wygląda takie spotkanie kolegów z boiska, którzy no pograli mimo wszystko. No najpierw no, bo... aktualności, tam co się pozmieniało, aha. No a później tak jak mówisz, no wraca się do tego, co wspólnie było w szatni, na boisku, poza boiskiem, no i siłą rzeczy trochę się tam tych rzeczy powspomina, natomiast to jest interakcja, więc ktoś o czymś napomknie, no to poprawisz albo uzupełnisz, no i tak się zaczynamy wdrażać, natomiast no tutaj obie strony korzystają, ja tym wstępem to miałem na myśli to, jeśli jedna osoba, jedna strona nie korzysta, a druga trochę tam próbuje się dowartościować. A z Michałem w ogóle macie przesyt piłki, także gadacie o piłce w ogóle, jak się spotykacie? Siłą rzeczy rozmawiamy o piłce, ale już o tej innej stronie. Bardziej o piłkarzach, kto przydatny, kto nieprzydatny, takie, no już takie branżowe zboczenie. No, nie dziwię się. Ale zapytam, no nie sposób rozmawiać o was jako o braciach, no bo to jest powiedzmy, byliście wyjątkową parą braci w Polsce, bo rzadko się zdarzają piłkarze, którzy no, osiągnęli naprawdę dużo, ale się tak zastanawiam, bo tych braci właśnie w Polsce nie było dużo. Jak to jest być braćmi bliźniakami w ogóle w środowisku piłkarskim? Wy się spotykaliście, zazwyczaj wyobrażam sobie to, że nie wiem, jest dużo śmiechu często, tak? Że są jakieś zabawniejsze sytuacje, ale były jakieś gorsze z tego powodu? Że coś, nie wiem, mieliście jakieś problemy, czy nie wiem, ktoś wam dokuczał? Nie. Pierwsza rzecz to jest przewaga. To jest przewaga, bo to jest mała drużyna w dużej drużynie. I to jest ta pierwszy zalążek zespołowości i takiej wzajemnej wymiany informacji, wzajemnego pokrzepiania się, czy stania jeden za drugi. Tutaj musimy mimo wszystko przypomnieć braci Broszków, którzy tak samo wydaje mi się, że zaznaczyli się jako piłkarze, jako bracia bliźniacy. I pewnie to potwierdzą, że to jest taka mała drużyna w dużej drużynie, która dodaje otuchy. Zdecydowanie. Poza tym między braćmi jest zawsze taka zdrowa rywalizacja. Na zasadzie nie, że ścieramy się, zabijamy się, ale jeden drugiemu pokazuje, do czego jest możliwy, więc drugi mówi, ja z tego samego jaja, no to ja to samo zrobię. I często tak było w naszym przypadku, że jeśli któryś dochodził do pewnego momentu, to tak naprawdę to nie było to takim momentem, w którym ktoś dokazywał, tylko pokazywał, wiesz co, mamy możliwości, ty też to możesz zrobić. I to bardziej ośmielało. No i wzajemnie żeśmy na siebie tak reagowali, trochę żeśmy się tak bodźcowali, co powodowało, że w pewnym momencie pokonujesz swoje słabości, idziesz dalej niż wydawało ci się, że możesz iść. Natomiast to miało swoje okresy. W pewnym momencie
Ja byłem tą osobą, która pierwsza przecierała szlak. Później w tej takiej dorosłej piłce od, powiedziałbym, tego naszego rozłączenia, od momentu, kiedy Michał przeszedł do Anderlechtu, to on był tą osobą, która nadawała ton i zazwyczaj był tam kilka kroków przede mną. Bo wy się rozdzieliście w Belgii, prawda? Bo na początku do Belgii poszliście razem, a później te wasze drogi gdzieś się rozeszły. My żeśmy zaczęli grać w piłkę w wieku 10 lat razem, a przestaliśmy być w tej samej drużynie, szatni, w wieku chyba 26. 16 lat razem, przez różne kategorie wiekowe, czyli różne problemy, kwestie akceptacji, mniejszej bądź większej, spojrzenia trenerów. Dodatkowo zaczynaliśmy jako zawodnicy ofensywni, później Michał troszkę został tam przebranżowiony na obrońcę, najpierw na pomocnika, później na obrońcę bocznego, później jako obrońca środkowy, więc też te spojrzenia na nas były na przestrzeni lat trochę inne i zaczynaliśmy zawsze rozmawiać o strzelaniu bramek. No później jako 20-kilkuletni piłkarze ja miałem strzelać, a Michał miał to wybronić. No więc tak to się przedstawiało i tak to ewoluowało. No, tyle lat razem, to od razu mi się nasuwa pytanie i myślę sobie, próbuję to wyobrazić, moment rozstania. Czy w ogóle, no bo zakładam, to musiał być ciężki moment, jak się rozstaliście, jeżeli chodzi o piłkarskie boisko i treningi i takie życie. Mówimy o tym, jak odszedł do Anderlechtu pierwszy raz, kiedy nie dzieliliśmy szatni. Czy to ja odchorowałem 6 miesięcy. Ja pamiętam pierwszy raz na dłużej usiadłem na ławkę w Muskrun. Lorenzo Stalens, pamiętam, mój trener mówi: Marcin, coś się z tobą stało. Ja to tak. I dlatego usiadłeś na ławkę, bo ciężko było już się trochę odkręcić pewnie? Tak, nagle kogoś brakuje i okej, ja tam już byłem, można powiedzieć, starym wygą w Muskrun, więc miałem i swój status i to wszystko, nic mnie to tak naprawdę nie kosztowało, jeśli chodzi o funkcjonowanie w zespole. No ale czegoś brakowało, taki był element, który obecny był przez tyle lat, a tu nagle coś się stało. Bardziej przez telefon i to co jakiś czas. Zresztą Michał tak samo. Na początku pamiętam, że przyjeżdżał do Muskru, nocował i jechał z Muskru na trening. 100 kilometrów. Michał odważnie mówi: wiesz co, muszę trochę poddychać tym powietrzem, tak trochę się przełożyć. Więc też dozował sobie to wyjście do Brukseli. Ale no 6 miesięcy pamiętam, że mnie to kosztowało. Po 6 miesiącach już stabilnie i on i ja. Natomiast no, usiadłem chyba na 6 kolejek. Wow. I tak mnie troszkę testował Lorenz. No, drugi ma czas, żeby się wykazać. No, no. To też się złożyło z naszym powrotem po Mistrzostwach Świata. Ja za bardzo nie odpoczywałem, to też miało trochę znaczenie. Natomiast no, to, że nas rozłączyli, odbiło się trochę na formie i po latach muszę przyznać, że trochę to przeżyłem. Ale patrz, bo właśnie od razu też myślę o jednej rzeczy, o której często kibice nie wiedzą i co jest uważam bardzo ważne, bo tak jak poznaję środowisko z wieloma piłkarzami, byłymi piłkarzami rozmawiałem, czy słyszę różne sytuacje, że o wielu rzeczach kibice nie wiedzą. Zobacz, na przykład no, niekoniecznie kibice mogliby sobie pomyśleć, że akurat twoja słabsza forma mogła zależeć od tego, że akurat twój brat odszedł, bo to wszystko wpływa, prawda, na dyspozycję, na psychikę, na zawodnika, na wiele rzeczy. Do pewnych takich słabości albo gorszych momentów piłkarze niechętnie się przyznają. Najczęściej robią to po jakimś czasie, kiedy już wskoczyli na te odpowiednie tory i mają się czym pochwalić. No każde takie przyznanie się do jakiejś takiej słabości aktualnie jest pewnym rodzajem osłabienia. Więc piłkarze generalnie od tego odchodzą, tego unikają, ewentualnie robią to do jednej, dwóch osób, którym mogą to powiedzieć i to ich nie obciąży. Więc no ale mają słabszą dyspozycję i wiesz, kibice się na nich wyżywają, a gdzieś tam nawet nie wiedzą, nie wiem, dziecko chore, nie wiem, coś się wydarzyło w rodzinie, no jest mnóstwo sytuacji, o których tak, tylko czasem nawet nie wiesz, co jest źródłem, głównym źródłem tego, że jest troszeczkę inaczej. No nagle mówisz, kurczę, no ta piłka się za bardzo nie słucha, nie wiem, wolniej biegam, ciężej mi tam, 60 minuta przychodzi w meczu, czy na treningu czuję się trochę podmęczony, nie wiesz za bardzo, co jest, tak jak mówisz, no podłoże czy rodzinne, czy nie wiem, nie dosypiasz, czy tam ktoś się zakochał i trochę myśli o innych rzeczach, no to się wszystko przekłada z perspektywy czasu i jesteś w stanie stwierdzić, bo coś się skończyło, coś przestałeś robić albo coś zmieniłeś i mówisz, o, zacząłem chodzić o 11 spać, inaczej się czuję, albo poznałem kogoś, albo zakończyłem pewną znajomość i wszystko wraca do normy. No, dopiero tam z czasem łapiesz się na tym, że
to nie pomagało, albo to mi bardzo pomogło i mnie wyprowadziło na ludzi. A miałeś jakieś swoje takie boiskowe, bądź też nie wiem, motywacyjne rzeczy, czymś się motywowałeś? Tak, miałeś jakieś takie swoje zachowania, wiesz, no piłkarze czasem mają, niektórzy nie wierzą w ogóle w takie jakieś zabobony różnego rodzaju. Ja sobie wizualizowałem przed meczem, nawet nie wiedziałem, że to jest jakaś forma treningu, czy takiej... A, to jeszcze było przed coachingiem tak zwanym, tak, nie? Tak, przed więc tam błądziłem, metodami. Ale ze dwa, ze trzy gole strzeliłem takie, że wymyśliłem sobie tego gola noc przed meczem. Wow. I to jest tak, jak czasem trenerzy powtarzali, znajdź pomysł na mecz, wiesz, z kim grasz, pomyśl jak... To ja przed zaśnięciem zawsze sobie wyobrażałem kilka akcji, co mógłbym zrobić, co, jak będzie takie zagranie, to jak się zachowam. I ze 2-3 gole wpadły mi właśnie w taki sposób. Później okazało się, że to też jest pewnego rodzaju forma treningu mentalnego i to pomaga. To rzeczywiście, to miałem i po wejściu do szatni zawsze lewy pisuar. Tak? Taka... Piłkarze mają tak, mają trochę zabobonów, to są takie kapliczki, no, które sobie odwiedzają, które pokrzepiają albo które mają dać nieśmiertelność, kuloodporność albo siłę do tego, żeby wykonać zadanie pozytywnie i wrócić do domu z takim poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. No a ta bramka na Mistrzostwach Świata wizualizowałeś, czy szczęście sprzyjało, czy nie? Nie, wtedy mnie zajeżył strasznie trener Engel, bo myślałem, że tak, że wyjdę od pierwszej minuty, bo zamyśliło się na kilka zmian i rzeczywiście tych kilka zmian nastąpiło, natomiast te zmiany mnie nie objęły od pierwszej minuty. Wszedłem w 66 i chyba udało mi się tą taką złość przełożyć na złość sportową i dać coś i sobie, i drużynie. No taka symboliczna bramka, bo tych Mistrzostw Świata za dużo w mojej karierze nie było. Były jedne. Skończyło się na 3 występach, ale gola strzeliłem, więc tam jako napastnik 3 występy, 1 gol. Kulawo nie jest, tam furory nie robi, ale jest zawsze o czym porozmawiać. Wydaje mi się, że dla piłkarza w ogóle coś takiego, wiadomo, patrząc może na perspektywy nasze polskie, to i tak jest naprawdę bardzo dużo. No, Mistrzostwa Świata, no, nie jesteśmy powiedzmy Brazylią, Francją i tak dalej, ale no, jakby spełnienie myślę jest wielkie dla kadrystów, dla Orzełka. Nie porównuję się do innych, bo to też nasze Mistrzostwa Świata, o których rozmawiamy, to można powiedzieć poprzednia epoka piłkarska. Teraz żeśmy weszli zupełnie w inne czasy, więc inaczej się trenuje, inaczej się patrzy na piłkę. Co innego się trenuje, bo za naszych czasów trenowało się tylko nogi. Dzisiaj się trenuje i głowę, i poprzez... Ma się teraz, nie wiem, trenerów snu, liczy się kalorie, jest technologia żywienia, więc rzeczywiście ten trening piłkarski rozszedł się na kilka obszarów. No my takiej świadomości nie mieliśmy wcześniej, więc ja patrzyłem trochę na swoje marzenia i czy udało mi się przekroczyć tą linię marzeń, zrealizować coś, co na mnie robiło wrażenie i coś, co po karierze jeszcze na mnie działa. Więc tutaj rzeczywiście ten gol na Mistrzostwa Świata to jest coś takiego, na co się przyjemnie powołać. Jeśli ktoś wywołuje temat Korei, Japonii, no to nie muszę się tak do końca czerwienić. No, wyniku wielkiego jako drużyna żeśmy nie zrobili, ale no... Coś tam się widziało i coś tam się zrobiło. No jest tak, że no bo wiesz, no krąży jakby cały czas opinia i nie wiem, na ile ona się pokrywa z prawdą. Czy wy zlekceważyliście ten pierwszy mecz? Było coś takiego? To jest chyba takie trochę ulepione, tak, żeby umiejętnie wytłumaczyć albo mniej bądź bardziej precyzyjnie stwierdzić, co... No jak mogliśmy zlekceważyć przeciwnika, jak myśmy tam byli kompletnym kopciuszkiem. Drużyną, która jedzie na tą imprezę po 16 latach, to nas to mogło przerosnąć. Ale lekceważyć to może ktoś, to jest starym wygą. Ktoś, kto zna coś, albo wydaje mu się, że zna coś od podszewki i wychodzi na zasadzie, no dobra, zobaczymy, czy w pierwszej połowie już się skończy zabawa, czy trzeba będzie jeszcze pobiegać drugie 45 minut. No my tam pojechaliśmy jako no ludzie, którzy znowu przecierają ten szlak. Więc o żadnym lekceważeniu nie było mowy. Nas to, tak jak powiedziałem, no my mogliśmy mieć i mieliśmy zdecydowanie za mało doświadczenia. Nie było tego planu B czy planu C na sytuację, która nastąpi. Bo bardzo wierzyliśmy, że ten pierwszy mecz będzie szczęśliwy, że wygramy, więc na bazie entuzjazmu, na bazie takiej pozytywnej energii na Portugalię wyjdziemy zupełnie inaczej niż to miało miejsce. Okazało się, że już schody zaczęły się z Koreą i teraz jak zachować się? Jaki to będzie mecz z Portugalią? Czy ruszyć od razu? Czy jednak wytrzymać? Czy będzie ciężko? Czy zabiorą nam w ogóle, mówiąc po piłkarsku, sprzęt i będziemy biegali za piłką? No, nie jesteś w stanie tego stwierdzić. No więc dla mnie to bardziej za mało doświadczenia i za mało takiego obycia.
na tak wielkich imprezach. No my też pośród siebie nie mieliśmy osoby, która kiedyś to przeżyła i która mogłaby coś powiedzieć. No mieliśmy olimpijczyków, Tomka Wałdocha, Marka Koźmińskiego, którzy byli na turnieju, natomiast no, tamten turniej był bardzo pozytywny, więc oni się nie zajmowali tym, co pesymistyczne, tylko w Barcelonie, tylko tym, co fajne i tak naprawdę nie udało się tylko przy ostatnim meczu. Jasne. No ja muszę przyznać, że to akurat powrót na te Mistrzostwa Świata to dla mnie, jako ja byłem dosyć młody, powiedzmy, to było coś niesamowitego, fajne przeżycie, bo wszyscy w moim roczniku to już siedzieli w szkole, czekali tylko na ten mecz, także to było takie emocje, że to nie było znaczenia już, jak to wszystko się potoczyło, ale naprawdę było niesamowite. Dolot do Mistrzostw Świata rzeczywiście wspominam. Piękne. Doskonale jeszcze pamiętam ten mecz z Norwegią na Stadionie Śląskim. Kiedy... A jeszcze jaką oni mieli ekipę wtedy, to André Flo i naprawdę ludzie, którzy tam grali na... Przyjemnie było to zrobić w towarzystwie... Znaczy to było pierwsze moje takie przeżycie piłkarskie, w którym ja czułem, że zrobiłem coś konkretnego. Zrobiłem coś dla publiczności, która przyszła bardzo licznie. W takim klimacie wielkich oczekiwań, dużej presji i zrobiliśmy to no, okazale. 3-0. Tak jak kibic. Było... Wydaje mi się, że i kibice się cieszyli, my byliśmy dumni, my byliśmy spełnieni, my byliśmy szczęśliwi. Ja pamiętam, że odbierałem telefony w autokarze, jak wracaliśmy do Warszawy, od ludzi, których nie znam. I ci ludzie powoływali się na kolegę mojego kolegi, mojej sąsiadki, mojego kolegi, że tak zdobyli numer telefonu, żeby powiedzieć dziękuję, byliśmy na stadionie, oglądaliśmy. Kurczę, fajnie. Było zajebiście. Autentycznie wtedy czujesz naprawdę piłkarskie spełnienie i szczęście takie przez duże S. A masz jeszcze taki moment w karierze, kiedy tak się czułeś? Znaczy, duże szczęście jeszcze czułem, kiedy urodził mi się syn i udało mi się dosłownie chyba 6 godzin później strzelić bramkę w meczu ligowym. Rzeczywiście spędziłem noc w szpitalu i to też taka historia. Pierwszy raz w życiu wzięli nas na zgrupowanie w Belgii. I akurat w tym momencie moja żona urodziła. Więc ja już miałem przygotowany samochód na wypadek, gdyby rzeczywiście rodziła w nocy. Więc tam druga w nocy wsiadłem do samochodu, pojechałem do szpitala. No, szczęśliwie Marek się urodził. No, posiedziałem z żoną tam do siódmej, tak troszeczkę śpiąc, trochę czuwając. Przyjechałem na śniadanie do klubu, no i trener mówi, czy jestem gotowy. Ja mówię, trenerze, chcę zagrać. No i rzeczywiście wyszedłem od pierwszej minuty, udało się strzelić gola, kołyska, więc wtedy też miałem takie spełnienie, że od początku do końca zrobiłem to, co chciałem, drużyna nie ucierpiała, a ja sobie mogę wrócić szczęśliwy młody tatuś. I chyba przy golu przy Lidze Mistrzów. To też pojechaliśmy na Chelsea, tak na pożarcie i udało się otworzyć wynik, więc tam taki moment, że jednak takimi leszczami nie jesteśmy i cokolwiek potrafimy zrobić, to też chyba było takie poczucie, że biorę udział w czymś, no co już jest naprawdę oceniane jako dorosły, poważny futbol i zaznaczyć się w taki skromny sposób. No, nie wygraliśmy tego meczu, zremisowaliśmy, ale Chelsea, Drogba, Lampard i Terry, no nie pozamiatali drobnej drużyny z Cypru, tylko no, musieli się podzielić punktami. A wspominasz kogoś wtedy z Chelsea, tak że ci dał się we znaki? John Terry. Pamiętam, że latał za mną tak i na spalony byłeś, w życiu nie powinni tej bramki udać. Ja mówię, John, zobacz na powtórce, czy byłem na spalonym i nie wiem, czy możemy zamienić na koszulki po meczu. On tak jakoś tak popatrzył, ale był charakterny. Jeszcze pamiętam, że zszedłem po 80 chyba którejś minucie, więc nie dotrwałem do 90, a trzymał koszulkę dla mnie. I wtedy sobie myślałem, bo to jest nie dość, że to jest doskonały piłkarz, to jednak taki trochę z zasadami. Bo mają klasę, nie? Piłkarze tego pozamiatać tam na tym poziomie, nie? Piłkarzyka z Cypru, a tu okazało się, że dotrzymał słowa i wymieniliśmy się koszulkami. Ale to, wiesz, patrzę na twoją karierę, to naprawdę poodhaczałeś kilka takich fajnych rzeczy dla piłkarza, które są naprawdę przyjemne i Mistrzostwa Świata, i Liga Mistrzów. Wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że ten czas, który poświęciłem na piłkę nożną, można określić jako karierę. To nie jest kariera modelowa, to nie jest kariera, którą... A to poczekaj, zanim to powiesz, to ja cię zadam pytanie właśnie, bo to było moje jedno z pytań. Dlaczego piłkarze boją się mówić, że mieli karierę, a mówią przygodę? No bo co kariera to jest coś takiego bardzo... To zależy. No, na przykład dzisiaj wyznacznikiem jest Robert Lewandowski, dzisiaj wyznacznikiem jest Arek Milik, dzisiaj wyznacznikiem jest Wojtek Szczęsny, Kamil Glik. W
wiesz co, jeśli uznamy, że to jest kariera, to wszystko co poniżej jest względne. Więc jest wielu ludzi, wielu piłkarzy, którzy mają mimo wszystko troszkę pokory i też potrafią pewne rzeczy oszacować. Natomiast dla mnie, wiesz co, kariera to jest już coś, co pozwoliło ci zarobkować, pozwalało ci się przez kilkanaście lat z piłki utrzymywać i po zakończeniu kariery też stwierdzasz, że jednak żyje ci się łatwiej. Wydaje mi się, że to już zasługuje na termin kariera, no więc ja w te widełki się chyba łapię. No to dobrze to słyszeć, no bo mówię, ja tak jestem czasem zdziwiony, że niektórzy boją się to powiedzieć, bo mimo wszystko, no wiesz właśnie, jeżeli mówimy o Robercie Lewandowskim i tych Krzysztof Piątek i tak dalej, gdzie oni naprawdę wspinają się bardzo wysoko, no to spojrzysz tam w dół, to tam jest naprawdę mnóstwo piłkarzy, mnóstwo. Więc co tak oni mają mówić? No tak samo jak siedział obok Cristiano Ronaldo i... No, a bo właśnie... Cristiano Ronaldo się tak ciebie pyta, no. Czemu nie grasz? No mam kontuzję. Nie, kontuzję to ja mam, ciebie boli noga. To jest na tej samej zasadzie. Ciekawe jestem, czy jesteśmy w stanie gdzieś wyznaczyć granicę i powiedzieć sobie, od teraz masz karierę, a od teraz masz przygodę. Nie? Znaczy jak słyszę takie rzeczy, to jest tam troszeczkę takiej kokieterii, natomiast też jest takiego wyczucia. To znaczy, że masz do czynienia z facetem, który potrafi coś oszacować, który ma takt i który wie, kiedy nazwać coś po imieniu, kiedy się trochę zaprezentować, a kiedy dać szansę no, powiedzieć albo wypowiedzieć się tym, którzy no, osiągnęli więcej. A masz coś takiego, że patrzysz na swoją karierę i że nie wiem, coś mogłem zrobić więcej, nie wiem, w kwestii, nie wiem, mogłem się lepiej odżywiać, mogłem, nie wiem, pójść do tego klubu, to ma mogłem każdy, zrobić. To ma każdy. Ja tak, mam jedną taką decyzję, którą gdybym mógł cofnąć czas, to bym zmienił. I też wydaje mi się, że ja zacząłem tam pierwsze zarobkowanie jako piłkarz w wieku 17 lat. Skończyłem 37. Z 20 lat tak naprawdę wspinania się, budowania czegoś i później próbowania tego obronić. Czekaj, bo już zgubiłem wątek, do czego... Nie, chodziło, że masz jedną rzecz, którą, że tak powiem, może nie wiem, czy żałujesz, czy że mogłeś zrobić... Więc na 20 lat, jeśli jest jeden krok albo jedna decyzja, którą byś zmienił, to chyba też wydaje mi się, że nie najgorzej. No nie, wiesz, zależy, jak nie wiem, jak ofertę z Barcelony nie skorzystasz z Realu, to wiesz, to ale to jest, być... wiesz co, to są właśnie te, tak? To kariera to jest też troszkę szczęścia, jeśli chodzi o zdrowie, no bo tutaj trzeba temu dopomóc, ale no są czasem takie przypadki losowe, które spowalniają albo zamykają karierę. Druga rzecz, no to jest umiejętność zarządzania swoim ciałem, czyli sen, trening, znaczy odpoczynek, trening i trochę zabawy. Bo dla mnie to mimo wszystko pocieszyć się i pocelebrować to, że coś się dobrze zrobiło, też jest niezbędne. Po to, żeby psychicznie trochę odreagować i mieć poczucie, że to są te momenty, dla których warto się męczyć, warto cierpieć i warto trenować, to też pewne rzeczy musisz celebrować. No i druga rzecz to jest sztuka decyzji. Czasem pewne rzeczy wydają ci się jedna i druga ci się wydaje logiczna albo o tej samej wadze i na coś się musisz zdecydować. Coś to zabiera cię do góry, coś pozostajesz na tym miejscu albo ciągnie cię w dół. Więc ja nie wiem, czy poszedłbym do Metz. Okej, okay, no faktycznie, bo to była taka krótka twoja tam... To był krótki epizod w lidze francuskiej, nieudany. A co tam było nie tak? Czy to w ogóle wybór był taki trochę bardzo forsowany, bo ja na siłę chciałem odejść z Moskwy. Ja już miałem tam 7 sezonów rozegranych i tam już nie było celu, o który nie grałem. Okej, okay, no o mistrzostwo nie grałem, ale z Moskwy, no mistrzostwo Belgii, no nie byliśmy w stanie grać, bo nie byliśmy taką drużyną. Natomiast też walczyłem o te miejsca w Pucharze UEFA, co i tak na ten klub było dużym osiągnięciem. Udało się tam do tych eliminacji dostać i chyba cztery mecze rozegrać. Grałem też o spadek i ten ostatni sezon, kiedy graliśmy o spadek, on no, zaznaczył mi, że no, tutaj już wszystko zrobiłem, tutaj już lepszym piłkarzem nie będę i czas poszukać nowego wyzwania. Dostał mi rok kontraktu i szukałem na siłę. Ale sam szukałeś, czy ktoś ci pomógł wtedy? Znaczy, no, oczywiście, no, odezwał się do mnie dyrektor sportowy Metz i zapytał, czy ta przygoda jest... albo ten kierunek jest dla mnie do rozważenia. Ja mówię jak najbardziej, jeszcze byłem taki trochę na debecie, bo z kadrą był już taki rozbrat i koniecznie chciałem wrócić do reprezentacji, więc pomyślałem sobie, strzelę tam, nie wiem, 7-8 bramek w lidze. Wydaje mi się, że trener Janas na mnie zwrócił uwagę i wrócę. Bramki nie strzeliłem, zagrałem 13 spotkań, właściwie miałem 13 występów i tak naprawdę to wracałem do Belgii po to, żeby znowu gdzieś tam się odbudowywać. Bo wybór był trochę taki na siłę.
sam sobie trochę tam życie skomplikowałem. Mecz też tam mnie pewnych rzeczy nie dotrzymało, więc generalnie nie byłem tam szczęśliwy. Nie byłem tam szczęśliwy, nie żyło mi się tam dobrze. Tak jak powiedziałem, życie i rodzinne było takie trochę skomplikowane, bo byłem rozdarty między Luksemburgiem a Francją i na dobre to nie wyszło. Generalnie w karierze jest tak, że jak dobrze żyjesz, wracasz do domu, jesteś szczęśliwy, to ci się od razu lepiej gra. A tam, no niestety, ta równowaga była zaburzona. Więc tutaj no, przemyślałbym jeszcze raz tą okazję i tą decyzję. I nie wiem, czy nie wstrzymałbym się jeszcze przynajmniej o pół roku po to, żeby za pół roku móc jako wolny zawodnik podpisać spokojnie. A tak chciałem się wyrwać. I jak to z forsowanymi decyzjami? No, zazwyczaj nie są dobre, nie są trafione. No ale wróciłeś do Belgii i generalnie chyba nie toczyło się to źle dalej twoja kariera. Okej, okay, toczyła się rzeczywiście, ona też nie miała jakiejś niesamowitej dynamiki. To się odbiło jakoś mocno na tobie? Znaczy to ja byłem takim w Belgii takim piłkarzem, który strzela pod 15 bramek. No. Okej, okay, no. 10 to była ta granica, do której dochodziłem, 15 chyba tam 4 sezony miałem, więc no później już tego w Belgii nie powtórzyłem. Poszedłem do Gentu, do dobrego klubu, ale z bramkami było słabiej. Też był taki moment, kiedy no, przyszło mi trochę posiedzieć, poczekać na miejsce. Natomiast no, po tym wszystkim trafiłem do APL-u i to była chyba dobra decyzja, ale ona też była taka trochę wypracowana, bo wiedziałem, że w Gencie się trochę gorzej dzieje, więc końcówkę też pozwoliłem sobie na wypożyczenie po to, żeby dograć, żeby mieć minuty, żeby być takim piłkarzem, który jest w ruchu. I to mnie obroniło. No. To mnie obroniło. Pamiętam po kilku miesiącach przyszedł do mnie trener Jovanović i mówi, wiesz czemu Cię wybrałem? Mówi, poza tym, że pasowałeś mi profilowo, to dlatego, że grałeś wszystkie mecze. Nie patrzyłem tam za bardzo na statystyki, ale wiedziałem, że współpracujesz nieźle z zawodnikiem i grasz mecze od pierwszej zazwyczaj do ostatniej minuty. Więc to wtedy sobie potwierdziłem, że jednak to, że o siebie zadbałem, to, że troszeczkę pozarządzałem pewnymi rzeczami, to mnie obroniło, bo ja jechałem do Cypru, na Cypr, do APL-u po to, żeby miękko lądować. 32 lata, mówię, 2 lata podpiszę, 34. Na napastnika to już robisz się trochę taki pojazd, wiesz, z tymi pomarańczowymi, żółtymi rejestracjami. Zapala, ale jedzie dostojnie, patrolowa szybkość i jak bez szarży. Jak to się mówi, że trzeba mądrze stać niż głupio biegać już, nie? No, fajną rzecz powiedział Andrzej Strejla i tutaj trochę się zgadzam, że piłka zawsze była i zawsze będzie grą dynamiczną, więc z tym staniem to byśmy tak nie przesadzali. Ale rzeczywiście, no, tak się ja lubię tych zawodników, którzy potrafią wyliczyć kroki, a nie stawiają nie wiadomo gdzie tak, i tak, nic z tak, tego tak, nie, tak. nie wychodzi. No, takie to... na alibi, nie? Gdzieś tam, żeby się tak, tak. Ja zawsze miejsce. To widać u zawodnika, że doświadczenie po nim, że wie gdzie pobiec. A z tym staniem to tak, bardziej przy wędkowaniu wyczekasz. Patrzę na twoją karierę, to właśnie dużo czasu spędziłeś Polonia Warszawa w Polsce, ale też Belgia sporo czasu, później wróciłeś do Ekstraklasy. Nie wiem, czy ty masz taki, czy ty masz jakiś podział na jakieś okresy, jeżeli chodzi o swoją właśnie karierę, czy jakoś to tak u ciebie wygląda, że nie wspominasz do wyjazdu, wyjazd i powrót? Czy na pewno moja kariera zaczęła się od wyjazdu z Polski. Okej. Okay. My, jeśli chodzi ja czy Michał, bytnością w Polonii my żeśmy sobie nie zasłużyli na określenie piłkarzy ekstraklasy. Mhm. I tak naprawdę no, ja też muszę się przyznać, że my żeśmy wyjeżdżali z Polski jako ci, których no, prezes Romanowski nie chciał. To jak ci się udało wyjechać? Wam udało się wyjechać? No, było zapotrzebowanie na napastnika i obrońcę w jednym belgijskim klubie, więc pojechaliśmy tam na taki test mecz. Ten test mecz on przebiegł na tyle pozytywnie, że klub się zdecydował. Doszło do wypożyczenia 10-miesięcznego, gdzie wtedy mieliśmy to okno wystawowe. To wszystko tak naprawdę nam umożliwił Włodzimierz Lubański, nasz pierwszy menedżer. No i taka osoba, która do naszych karier no, wiele wniosła, zwłaszcza do mnie, bo ja miałem wtedy menedżera napastnika, który potrafił no właśnie, ofensywnego zawodnika porozmawiać i w oczach wyczytać, czy mówię prawdę, czy nie, czy chciałem to zrobić, czy nie. To mi bardzo, bardzo pomagało. Ja wiedziałem, że jak mówi to Włodek Lubański, no to z tym się nie dyskutuje. To albo zapisujesz i bierzesz, albo jesteś no, tępy i będziesz się upierał przy swoim. No. Więc czasem włączał nam na telewizorze mecze i mówi tu, brawo, tutaj to chcę widzieć. Teraz sprzedajesz się jako napastnik, a tutaj nie. Tu jesteś pod drużyną.
tu nie masz prawa stracić. No takie... Fajny mentor, taki dobry mentor, nie? To dobrze mieć... Poza tym no, w Belgii też trochę meczów zagrał, kilka bramek strzelił, coś znaczył, więc no okej, nie wyciągałem zeszytu i długopisu, żeby zapisać, ale to się pamiętało. I w meczu czasem właśnie widziałem twarz Włodzimierza Lubańskiego i takiego, który mi opowiada jako starszy kolega, który mi doradza, nie przymusza. No, to wszystko to było tak jakoś okraszone jeszcze i takim fajnym obiadem, bo żona Włodzimierza Lubańskiego no, doskonale potrafi przystroić stół i doskonale gotować, więc no, fajne wydarzenie. Niedziela, taka odprawa u Włodzimierza Lubańskiego to było coś. Odprawę mieliście taką przy obiadku? No tak, śmieję się, ale potrafili naprawdę sprawić tak, że zapominało się, że jesteśmy w Belgii, było rodzinnie i ten dystans między no, starszym kolegą po fachu skrócić do takiego przyjemnego minimum. A za granicą jak Was postrzegali tak na początku, jak przyjechaliście we dwójkę z Michałem? Mieliście właśnie, nie wiem, dobrze, źle, odebrali Was dobrze, pomagali? Beveren, pamiętam, to rywalizacja. Byliśmy drużyną, ale tam było 11 chłopaków i każdy drapał pod siebie. Każdy drapał pod siebie, powiedział, że Beveren jest drużyną, która no, zazwyczaj lokuje się w tych dolnych rejonach tabeli, broni się przed spadkiem bardziej. I tu na bazie dobrych występów pójdziesz do drużyny, która jest spokojna, jeśli chodzi o byt ligowy, ewentualnie gra o te wyższe cele, gdzie możesz i zarobkować, i poczuć się jak piłkarz. No i my podobnie dodatkowo wiedzieliśmy, że mamy 10 miesięcy, żeby się pokazać i tutaj nie będzie przepaść. Albo zdążysz, albo wracasz. Mhm. W kraju cię nie chcieli, prezes powiedział, że już lepszy nie będziesz, więc albo to podpisujesz, albo rezerwy. Więc no ja wtedy tak troszeczkę podchodziłem do tego, że liga mnie nie chce, więc za granicę wypluję, no to zostaną studia. Że koniec. No tak trochę wracasz na tarczę. Kurczę, no to faktycznie, to postawiliście wszystko na jedną kartę. Z jednej strony tak, to było wszystko, wjechał urlop dziekański, który jest do dzisiaj, przerwaliśmy studia po to, żeby się temu oddać, natomiast... A jeszcze jesteś na urlopie dziekańskim do tej pory? No nie odwiesiliśmy. Natomiast wyjeżdżając tam, ja wiedziałem, że stawiam na jedną kartę i albo się obronię, albo no jako tam 22-23-letni chłopak, no muszę znowu się ubierać jak student i wracać na studia i się podpierać tym. Ja miałem tego świadomość, ale ja się nie bałem. Nie bałem się tego, wziąć tej odpowiedzialności. Nie wiedziałem, czy przypadkiem nie będzie tak, że za granicę na mnie złamie nosa. Ale chciałem się przekonać. Mówię, jestem gotowy wziąć odpowiedzialność za to i ja się z tego odkręcę. No, jako piłkarz, to jako student sobie poradzę. I mieliśmy jako chłopcy, którzy mają po 21 lat, to było dużo presji. Bo tutaj niby zagranica do końca, znaczy nie, kraj za bardzo nie chce. Zagranica jak nie pójdzie, no to ban tutaj. Jak się odnaleźć? No ale udało się wrócić w innych nastrojach. Podpisaliśmy kontrakty na 4 lata z Mouscron, z tą drużyną, która była drużyną numer 4, numer 5 w lidze belgijskiej, gdzie nam się dobrze żyło. Mi się tam urodziły dzieci, ja tam spędziłem 7 sezonów, więc moja najpiękniejsza kariera, taki najlepszy okres to jest zdecydowanie Mouscron. I to był taki rozkwit tego wszystkiego. Później przyszła reprezentacja, więc no, zażyłem tego, co tak naprawdę każdy piłkarz chciałby zażyć, a później no, troszkę takiego zarządzania tym, co się wypracowało w Mouscron i na bazie tego, co można jeszcze z tego wyciągnąć. A ktoś był z Was taki, że bardziej ciągnął, albo był tym pozytywnym, a ten drugi powiedzmy miał taką, że się bardziej załamywał, że mówił, słuchaj, jedziemy, będzie dobrze, tam damy radę i tak dalej, czy razem ciągnęliście ten wózek z góry? Ja to pamiętam, że wyjechałem najpierw. Pojechałem do drużyny z Izraela, Maccabi Petah Tikwa. Pamiętam jak dzisiaj obóz w Eindhoven. Ty sam pojechałeś? No wyjechałem, tam szukali napastnika i w Polonii postanowili, że... Jeszcze przed Beveren? Tak. Natomiast za 4 dniach wróciłem. Mówię, dla mnie to nie jest w ogóle filozofia gry w piłkę nożną. Ja tak nie chcę, dla mnie tam było więcej rąbania drzewa i takiego kontaktu niż płynnej gry w piłkę nożną. I pomyślałem sobie, jeśli to jest Izrael, wiedziałem, że te bardziej europejskie ligi, one są pewnie jeszcze bardziej trudne, więc kiedy przyszła propozycja z Beveren, zastanawiałem się. Mówię,
jeśli będzie to samo, co w Izraelu. I pamiętam, że Michał na początku strasznie był zajarany. On jedzie, ja mówię, no dobra, jedziemy we dwóch, nie ma sprawy. Ale ja tam trochę bogatszy o ten wyjazd, no nie byłem aż taki entuzjazmowany. Podchodziłem sceptycznie. Natomiast jak załapaliśmy się, przegraliśmy te 10 miesięcy w Beveren i przyszło 4 lata w Musklun, to ja czułem, że to jest to. Michał się waha. Mówi, a może wrócę do, zostanę w Polsce, on się też tam zakochał i trochę tam sercowo go tam trzymało. Ja mówię, Michał, wiesz co, tak jak ty leciałeś jak na skrzydłach do Beveren, to teraz ja lecę do Musklun, jak nie podpiszesz, ja na pewno podpiszę. I wtedy miałem wrażenie, że to ja wpłynąłem trochę na jego decyzję. On też tam myślał, o kurde, on pojedzie, jadę z nim. Więc najpierw ja na doczepkę, później on na doczepkę, ale tak naprawdę to jest ta współpraca i to takie troszeczkę wspomaganie się, wspieranie się, o którym wspomniałem na samym początku, które wyszło nam na dobrze, bo dzisiaj możemy powiedzieć, że z piłki żyliśmy i dzięki piłce coś żeśmy przeżyli. Gdyby nie jeden i drugi między sobą nie mielibyście tej współpracy, to nie wiadomo, gdzie byście, że tak powiem, byli, prawda? No bo samą zawsze sobie... Być może dalej bylibyśmy piłkarzami, ale dużo wam to dała ta trochę współpraca, innym prawda? Poziomie albo w innych miejscach. No, dokładnie. A powiedz mi tak, za czasów dzieciaka, takich podwórkowych jeszcze, może zanim zaczęliście grać w piłkę, ale zakładam, że pewnie od razu wszyscy graliście w piłkę, zdarzały wam się jakieś, nie wiem, bójki, coś, jeden za drugiego, gdzieś tam? Nie, na osiedlu to było notoryczne, tylko nigdy nie pozwalali nam grać w jednej drużynie. Graliśmy zawsze naprzeciw. Oddzielnie? Bo żeśmy się kłócili, że to nie takie podanie. Tak, nie wypieściłeś, każdy chciał być tym liderem, więc troszkę żeśmy się tam dublowali. Rzeczywiście, 2 minuty w miarę okej, następne 40 dramat, więc... Więc graliśmy przeciwko sobie, tak, żeby tam nie dochodziło jeszcze do żadnych zmartwień. Jeden i drugi jeszcze grał z przodu, tak? Tak. A było tak, wiesz co, bo ja nie wiem, czy dobrze kojarzę, czy Paweł Zarzeczny z waszym tatą był, tak, bo on pamiętam, zawsze o was opowiadał dużo, nie? Nie, był taki moment, kiedy rzeczywiście tam i troszkę więcej zażyłości było, tak, znali się, więc Paweł Zarzeczny akurat miał prawo coś więcej opowiedzieć i to nie było wyssane z palca, tylko to, co wiedział albo to, co widział. Paweł Zarzeczny miał zawsze specyficzne poczucie humoru i tak potrafił dogryzać, nie? Szyderczy od niego. Szyderczy był taki, lubił tak kujnąć, ale ja miałem wrażenie zawsze, że on nas lubi. Zawsze mówił, że on najbardziej, znaczy kół tych, których najbardziej lubił, nie? No trochę się chyba potwierdziło. Nie, rzeczywiście, trzeba było uważać, co powiesz i jak powiesz, bo tam czutka była duża, a ripostę miał w punkt. Tam rzadko było tak, że nie trafił. A mówił coś takiego, bo nie zdziwiłbym się, że on mógł opowiadać, że gdyby nie on, to wasza kariera by się tak nie potoczyła, bo to tak by było w jego stylu, nie? No, a to usłyszałeś jakąś właśnie taką anegdotkę od niego, coś? Kiedyś pamiętam, że siedzieliśmy na fortach Bema i tak rzucił przy jakiejś kawie, mówi, co, weź, wracaj do Polski i podpisz Legię, ja z siebie zrobię piłkarza. Będziemy o tobie, no tak jak Paweł, nie? Na zasadzie poskładamy tam elementy do kupy i coś tego, weź tam siedzicie na tej wsi tam i w ogóle przyjeżdżasz do Polski i podpiszesz Legią i wtedy dopiero zrobimy z ciebie piłkarza. Tylko że Paweł Zarzeczny to on był taki, że jak tak to powiedział, wydawało się, że tak żartuje, ale on był zdolny do tego. Nie? To jeśli chodzi o kreowanie kariery, to był taki jeden element, który pamiętam. Natomiast to, czy kariera potoczyłaby się troszeczkę inaczej albo nie potoczyłaby się tak, jak to miało miejsce, no to tam chyba śmiało. Nie, no wiadomo, no to on lubi tak powiedzieć. A masz jeszcze takie osoby, którym coś możesz powiedzieć, że zawdzięczasz, że wpłynęły na twoją karierę oprócz brata? Zakładam, że pewnie rodzice też. No rodzice to przede wszystkim. Mhm. Zwłaszcza tutaj ojciec, bo mama bardziej pilnowała szkoły. Mhm. Ojciec uczył takiej etyki pracy, tego, że okej, talentem zwrócisz na siebie uwagę, ale karierę robi się trochę na charakterze, na powtarzalności, na regularności. No i na szacunku do ludzi. To takie rzeczy wtłoczone przez ojca. No więc ja muszę powiedzieć, no powiedziałem o Włodzimierzu Lubańskim. Tak. Stanisław Gzil. To była też osoba, to był nasz trener Beveren, który też nie chciał z nami rozmawiać po polsku. Jak byliśmy w szatni, mówił po flamandzku, mówi sorry. Nie ma tutaj ułatwiania, faworyzowania. Mówię do drużyny i mówimy po flamandzku. Albo się nauczycie, zaczniecie łapać pewne słowa, albo... Natomiast jak żeśmy się spotykali, nie wiem, już po treningu gdzieś tam na korytarzu, to rozmawialiśmy indywidualnie, to rozmawialiśmy wtedy po polsku. Ale to była też taka osoba, która nam
pozwoliła wejść w ten świat i zafunkcjonować. Nie był taką osobą, która egzekwowała od pierwszej sekundy, tylko dajmy na to od 10 dnia. Ale widział, że ma do czynienia z takimi no, niepoważnymi, pokornymi, takimi, którzy nie boją się pracy, chłopakami, więc wydaje mi się, że też łatwiej mu było to zaryzykować. Mhm. Czy ktoś więcej? Dla mnie Hugo Broz był też takim trenerem w Muskru. Berg. Śmieli się, że to mój ojciec piłkarski, ale to była też osoba, przy której ja się czułem pewnie i tak naprawdę to no, niczego się nie obawiałem. Wiedziałem, że prędzej czy później to się obronię, nawet jak mnie tam posadzi na ławce, to i tak do mnie wróci. I tu rzeczywiście ja podpasowałem jemu, a on jako trener ze swoim sposobem bycia, ze swoimi treningami, ze swoim podejściem też bardzo podpasował mi. No mi się wydaje, że dla napastnika to jest w ogóle chyba najlepsza rzecz mieć takiego trenera, bo się czujesz pewnie, bo napastnik musi mieć tą jakąś taką pewność, że gdzieś poczucie bezpieczeństwa i chyba jest w stanie strzelać. No to była taka osoba, która też mnie pewnych rzeczy uczyła. Tak naprawdę zapamiętujesz tych, którzy coś wnieśli do twojego życia. Ci, którzy ci towarzyszyli, okej, też się o tym pamięta, natomiast trochę tak jak z tymi surowymi nauczycielami w szkole. Wydawało ci się, że są źli, że są przeciwko tobie, a to ci, którzy cię nauczyli, coś pozostawili albo zostawili jakiś ślad, który pamiętasz i który wykorzystujesz w dorosłym życiu. No to podobnie jest z trenerami. A to po jakimś czasie często też dochodzisz dopiero do takich wniosków, nie? Dokładnie, zgadza się. A masz... To zapytam jeszcze od innej strony, od strony boiskowej. Czy ty masz takie wspomnienia, nie wiem, takich najtrudniejszych przeciwników, takich zboiskowych, z którymi nie lubiłeś grać, którzy zawsze ci się denerwowali, nie miałeś raczej dobrych relacji, stosunków? Z kim ci się zazwyczaj nie układało? Czy to w Polsce, czy za granicą? Jakbyś tak spojrzał na Polskę. Miałem jedną taką sytuację, ale to nie to, że mi się nie układało, tylko to on rywalizował z Michałem o miejsce w Anderlechcie. Ja często na niego grałem. Aha. Olivier Deschard, taki piłkarz belgijski. No i pamiętam, że no raz tam zachowałem się niesportowo. Gdzieś tam podszedł pod łokieć, machnąłem i knockout. Tylko że zrobiłem to tak szybko i tak niepostrzeżenie, że on nawet nie wiedział, kto to zrobił. Czy to zrobiłem ja, czy kolega. Po przerwie, jak wybiegł, to pierwsze, co poleciał, mówi... Zewlakow, wszystko mi powiedzieli. Ja wiem, że to ty, uważaj, nie? I pamiętam, że powiedział, mówi, twojego brata lubię, a ciebie nienawidzę. O. I od tego momentu tam zaczęło się takie troszkę szukanie i takiej gry nie fair i w ogóle. No. Natomiast no, przyznaję, że to trochę ja zacząłem. No, trochę mi tam dokuczał, więc no, skutecznie się przed tym obroniłem. Ale no, przekroczyłem przepisy, tak naprawdę. Vincent Kompany to też był ciężki przeciwnik. I Jacek Bąk. Jacek Bąk to też był taki obrońca nieprzyjemny do grania. Generalnie no, obrońca, który miał wszystko, bo i niezły w powietrzu, i szybki, i silny, i nieźle grał ślizgiem. Jego ograć było trudno, więc tutaj jak Jacek Bąk gdzieś tam na kadrze mnie krył, to wiedziałem, że no, trzeba się pilnować i byle z farmazonem, byle z wodem, to tam Jacka nie minę. Vincent Kompany beton. To może robić zaprzęsło w każdym mosie. Bo no, w kontakcie no, jego nie bolało, jego się nie przestawiało. Stał, no jak... Ale on ile miał lat wtedy? Jak 18-19. I wtedy już taki chłop. On generalnie, pamiętam, że dwa lata pokazywali go jeszcze jako mały chłopak, jak wychodził i machał piłką na Lidze Mistrzów. Chłopak do podawania piłek, za dwa lata on rozgrywał i wprowadzał jak Beckenbauer. Więc... To, że on miał 18 czy tam 19 lat, to tak naprawdę nie blokowało jego pod względem stylu i tego, do czego zdolny był na boisku, ale no, obrońca nie do przestawienia. Tomek Kłos jeszcze to też miał. Z Tomkiem Kłosem przepychanka na 10-9 przegranych. Ale a Jacek był niesłynny z tego, bo on potrafił też słownie tam trochę... Nie, tu nie. My żeśmy się z Jackiem lubili, więc tam akurat... On tak młody chyba potrafił czasem utemperować szybciutko, nie? Ja jego zawsze odbierałem jako takiego śmiesznego, taki, który bardziej zarzuci bajerkę niż kogoś chce sprowokować. A że ja tam nigdy tam, nie wiem, nie szurałem, ja znałem swoje miejsce w szyku, to chyba tam się ani Jackowi, ani... No dlatego mnie zdziwiłeś z tym łokciem, bo zazwyczaj wy jako bracie uchodziliście za takich kulturalnych, eleganckich tutaj piłkarzy. Akurat jakoś tak, ale to też nie było, że ja do niego leciałem. Jakoś nie, tak się ja wiem, ułożyliśmy no, i gdzieś tam machnąłem i no trafiłem, no.
akurat trafiłem. Wiadomo, że było przypadkiem. Oficjalnie było wszystko przecież. Trafiłem w punkt. No okej, wykorzystałem też pewnego rodzaju pretekst, a że czasem mnie tam irytowało, że czasem Michał musi usiąść, a grała Oli. Później trochę mi przeszkadza, bo chce mi piłkę odebrać. No to wszystko do kupy. No tak, to w sumie faktycznie. Znalazłem sobie pseudopowód. No. No to odwrotnie, a z kim ci się nie wiem, dobrze współpracowało? Nawet mówię o takich przeciwnikach z innych drużyn, nie? Z takich, że fajnie. Nie, to w drużynie. To muszę powiedzieć Mbem Benza. To był napastnik, z którym no mógłbym grać do końca kariery. Mhm. To był taki piłkarz, który potrafił zrobić coś samemu. Grał po drużynę i zawsze jak mógł podać piłkę, to podawał. Dodatkowo on się nigdy nie denerwował. On wiecznie uśmiechnięty, no, z sercem na ręku, więc mi pasowała gra z tym zawodnikiem. No to gdybym miał się oddać jednemu tak zawodnikowi, to chyba Mbem Benza. A w Polsce z kimś miałeś tak fajnie, że Kamil Kosowski współtworzył drużynę? Nie wiem. A nawet, o właśnie, a szatnie, bo często no, niekoniecznie na boiska, no, w szatniach to się dzieje już w ogóle cuda się. Jeśli chodzi o Polskę, to zdecydowanie, no pomijam Michała, bo wiadomo, że to było jakby tak. No to jest już od samego początku oryginalnie. Natomiast Kamil Kosowski to jest ta osoba, z którą i gra, i tworzenie szatni. I czasem poza szatnią to było to, co do zapamiętania, to, co się wspomina i co chciałoby się przeżywać niejednokrotnie. Mm. A właśnie jakąś taką szatnię dobrze wspominasz z tych swoich wszystkich szatniarskich? Muskrun? No to rodzina. To gdyby przeszło mi przenocować w szatni, to bym bez wahania tylko zadzwonił do żony, powiedział, że zostaje, ale szatnia była zajebista. I później te lata z Kamilem Kosowskim, i Apoel, i Bełchatów, to było to, co mi się podobało i tam też czułem na kogoś takiego jak brat, który mnie rozumiał, który potrafił czasem mnie rozszyfrować, który mnie odgadnął, że dzisiaj coś nie tak albo coś cię gryzie, no pod tym względem był no, prawie jak brat. Inaczej powiem, jeśli jest definicja przyjaciela, to on się w definicję przyjaciela chyba najbardziej wkleja. Mm, super. A Bełchatów, jak wspominasz w sumie? Bo ten Bełchatów to też taki ciekawy twój epizod. Tak, to rzeczywiście ktoś, pamiętam, zadzwonił do mnie jeden z dziennikarzy i powiedział, co ty zrobiłeś? Ja mówię, ale co? Myślałem, że jakiś mnie złapali z papierosem. No, przeszedłem na czerwonym świetle, źle zaparkowałem, stanąłem na miejsce dla inwalidy. Na miejscu dla inwalidy. Ja mówię, ale co się stało? Z Bełchatowem? Co ty chcesz spać z ligi? Mówię, okej, dobra, już zaczyna się szydera czy coś takiego. Ja mówię, wiesz co, no nikt inny mnie nie chce. Polonia mnie zostawiła na lodzie. Nieprzyjemna sytuacja była w Belgii, więc no za 10 dni zaczyna się liga, no muszę gdzieś się zaczepić. No więc jedyną drużyną, która tam w tym momencie była gotowa gdzieś tam mi sprostać z warunkami i gdzie ja mogłem pograć w Ekstraklasie, był Bełchatów. No i tam podpisałem. Daj spokój, spadniecie z ligi czy coś takiego. Tam chyba po piątej kolejce byliśmy albo liderem, albo na drugim miejscu, więc trochę się odwróciło. Ja Bełchatów wspominam fajnie. No końcówka fajnie była. Było, nie? Końcówka była. Ekipy, no, tak. Ta. I dobra szatnia i dobre w miarę wyniki. Drugi sezon, końcówka gorzej. Mhm. Zaczęło się tam trochę kiełbasić pod względem finansowym i to się odbiło bardzo na wynikach. I na tym, no, jak wychodziliśmy na trening, bo tu zastanawialiśmy się, czy znowu tam jedyną premią za mecz będzie światło w szatni i ciepła woda pod prysznicem, czy może łaskawie światło w lodówce. Tak, PGE puści transzę i klub będzie mógł zapłacić nam jedną z czterech czy z pięciu pensji, która jest zawieszona. A że to się wszystko tak złożyło z walką o utrzymanie, no to generalnie poczucie mieliśmy takie, że utrzymujemy Ekstraklasę dla Bełchatowa za światło w szatni i ciepłą wodę pod prysznicem. A jednoczą się chyba wtedy piłkarze, co? Jest takie zjednoczenie? Piłkarz jest trochę takim niewolnikiem tej sytuacji, bo jak spuścisz głowę, wywiesisz białą flagę, powiesz nie ma sianka, nie ma granka, no to zabijasz siebie trochę. Nie dajesz sobie szansy na to, żeby w następnym sezonie na przykład zabrał cię inny klub. I niestety no, kluby trochę to wykorzystują. Trochę to wykorzystują, że wiesz, że musisz cały czas o siebie dbać, że dbając o siebie, klub też na tym zyskuje. Natomiast no, klub patrzył na nas wtedy w taki sposób, że ja kolejnego sezonu już bym takiego nie przeżył. Już mówię, nie, już mam 36 lat, ja już jestem za stary na takie rzeczy i nie chcę tego przeżywać. No ja na koniec to chciałbym tak trochę odsapnąć i nie bogato, ale stabilnie. Mm-hmm.
I pamiętam, że w rozmowie z trenerem Kieresiem powiedziałem: trenerze, te 6 miesięcy mnie trochę zmęczyło. Ja wiem, że kiedy ja tutaj zostanę, to przede wszystkim ode mnie będzie się wymagało pewnego poziomu. A ja tutaj komfortu, jeśli chodzi o pracę i inne rzeczy, nie mam. Dlatego odszedłem do Korony. No Bełchatów też tego nie wytrzymał, bo następny sezon to był spadek z Ekstraklasy, więc ta sytuacja bardzo przełożyła się i na podejściu do samego klubu, pewnie na formie zawodników i ostatecznie na wynikach. A w Koronie? No bo już tam później kończyłeś. Tak, ale to był już taki moment, kiedy trochę tam bateria zaczęła świecić na czerwono i ja już czułem, że zaczynam bardziej być balastem w drużynie niż tym, który pomaga. Czyli to ty doszedłeś do takich wniosków, że to już jest ta pora. Już wyszedłem tam raz na środek boiska, mówię: kurde, ta bramka tak daleko. Coś się chyba zmienia. Nie? I tych sytuacji też, pamiętam, wychodziłem czy w Muskrum, czy w Gencie, czy nawet w Apoelu. Wychodziłem, to zastanawiałem się, czy strzelę bramkę w pierwszej połowie, czy w drugiej. A tu zastanawiałem się, czy będę miał w meczu jakąś sytuację. To też daje ci do myślenia, że już albo nie nadążasz, albo trochę inaczej myślą, albo ty masz trochę inne standardy. I tam po jednym z meczów tam doszliśmy do wniosku, mówię: trenerze, już z trenerem Leszkiem Ojrzyńskim, że coś czuję, że u mnie to już koniec. U mnie to już koniec, też to było. No 37 lat, napastnik. Okej, okay, teraz tak patrząc na chociażby na Robaka, można powiedzieć, że to jeszcze nic, ale ja nie wiem, no już w tym wieku czułem się tym, który zabiera miejsce, który bardziej postrzegany jako truteń, który tam czeka na pensję niż na boisku błyszczy i mówię: nie, ja już nie chcę, żeby tam mnie tak oceniali, żeby tam na mnie krzyczeli, przyjdzie mi więcej siedzieć na ławie niż grać. No to czas ze sceny zejść. Jasne. No. Ważne, żebyś z siebie, z sobą samym też uczciwie grał. Znaczy, dzisiaj piłki mi nie brakuje po tej drugiej stronie, więc wydaje mi się, że dojrzałem do tego, żeby świadomie zakończyć karierę. Świadomie ją rozpocząłem, świadomie ją zakończyłem, więc chyba odbyło się to naturalnie. A to szybko odnalazłeś się po drugiej stronie, jakby było boiska, no po innej stronie boiska, tak w sensie, czy szybko, no czy łatwo było sobie poradzić, nie, w tych warunkach, no bo zostałeś przy piłce, cały czas jesteś przy piłce, prawda? I to mi pewnie ułatwiło sprawę, bo to też był taki wiek i taki moment, w którym pasowało mi być po drugiej stronie. Jeszcze trochę czerpałem z tego doświadczenia, uczyłem się czegoś nowego, więc to było takie fajne połączenie. Ja tu w ogóle dostałem szansę i jestem za to bardzo wdzięczny Włodzimierzowi Szaranowiczowi, bo to on generalnie dał mi to zielone światło. W ogóle namaścił mnie kiedyś do tego Andrzej Janisz. On powiedział: przy wyjeździe na Mistrzostwa Świata do Korei i Japonii, po jakimś tam wywiadzie, mówi: wiesz co, ty mógłbyś się do tego nadać, do tego, żeby trochę o piłce opowiadać i czasem tam rozkminiać te pewne rzeczy. To pamiętam, pierwszy był Andrzej Janisz, a później Włodzimierz Szaranowicz, no, odważył się, żeby zaryzykować mnie i troszkę we mnie zainwestować, więc w dużej mierze to co robię teraz, no, zawdzięczam Włodzimierzowi Szaranowiczowi. Właśnie też chciałem zapytać o tą twoją rolę, że tak powiem, już telewizyjną, gdzie współpracujesz jako ekspert, komentator. I tak zastanawiałem się właśnie, na ile ty się w tym spełniasz, czy ty w ogóle miałeś taki plan na siebie, czy to ci się podoba, czy widzisz siebie w tym, co tak naprawdę ty byś chciał robić, bo Michał jakby od razu gdzieś tam, no ty też zresztą byłeś scoutem w Legii, prawda, więc w ogóle gdzie ty chciałbyś się odnaleźć, tak, jakby ciebie można było przypisać teraz? No, ja powiem szczerze, że ja nigdy nie myślałem, że ja będę, nie wiem, ekspertem czy współkomentatorem, natomiast z biegiem czasu spróbowałem raz, drugi raz, w miarę mi się to spodobało i tak w tym kierunku szedłem. Więc to mi sprawia satysfakcję, to też wypełnia pewne rzeczy, które koniec kariery no niestety wymusił. No jesteśmy cały czas, mówię tutaj szeroko, bo to wielu byłych piłkarzy tam się tym zajęciem ima, blisko tego, co zawsze żeśmy robili, kochali i trochę podziwiali. Bycie po tej drugiej stronie, tej wygodniejszej stronie, no z biegiem czasu tak samo zaczyna pasować, więc no owszem, no mi się to podoba,
mnie to dalej ciągnie i no ja chciałbym to kontynuować. No. Czyli chciałbyś przy tym pozostać. Czyli nie ciągnie cię gdzieś tam za stołek właśnie dyrektorski i takie rzeczy? Znaczy ja się na to nie blokuję, natomiast nie, ja wiem, że do tego też musisz być gotowy, bo to jest coś, czemu musisz się temu poświęcić w 100% i często odbywa się to, właściwie często, zawsze odbywa się to kosztem bycia w domu, życia rodzinnego, znowu nie masz weekendów, więc w zależności czy jesteś zdolny na to, żeby przedłużyć karierę. To jest przedłużenie kariery, no tak, tam tak. Nie ma telefon wyłączony czy urlop. Tam dzwoni prezes, dzwoni trener, to jesteś na jego telefon i zdajesz relację, albo tam uświadamiasz, że to, że tamto cały czas pracujesz, więc no, żony dyrektorów sportowych nie zawsze są zadowolone, bo telefon cały czas albo pod powerbankiem, albo naładowany i czeka na podniesienie. Lekko nie jest. A to jeszcze tak jedna ciekawa rzecz, znaczy jedna rzecz mnie bardzo ciekawi, jak jesteś już po drugiej stronie ekranu, to czy zmieniło się tobie może jakieś postrzeganie, jeżeli chodzi o piłkarzy? Czy ty wyciągnąłeś jakieś inne wnioski? No bo teraz patrzysz trochę z innej strony, ci piłkarze wiadomo, że się trochę zmienili, nie? Ale co, jak ty widzisz teraz piłkarzy, postrzegasz? Znaczy mi się wydaje, że mi pozostało trochę duszy piłkarza i ja z piłkarzem dalej się identyfikuję. Czyli usprawiedliwiasz troszkę piłkarzy czas. Znaczy ja też przestrzeliłem 100% sytuację, więc nie szokuje mnie to, że komuś coś takiego się przytrafiło. Staram się to wytłumaczyć i uchwycić, czy to była nonszalancja, czy brak umiejętności, czy brawura w wykonaniu. Natomiast no, ja też nie byłem tym orłem, który wszystko zamieniał na bramki. Przez to być może też wiem, czego brakowało, albo czego było za dużo. Natomiast ja zawsze będę się identyfikował z piłkarzem i będę potrafił ocenić, czy ktoś jest leniem, czy ktoś po prostu jeszcze nie doszedł do takiej perfekcji, żeby mu się za każdym razem udawało. Natomiast no, ja na boisku cenię sobie i to, że się chce, to, że się podejmuje kolejne próby i przede wszystkim, że chce się grać do przodu, a nie do boku. Słuchaj Marcin, no bardzo Ci dziękuję za ciekawe anegdoty, za ciekawe historie, za kilka wspomnień, bo bardzo mi miło i zawsze lubię sobie tego posłuchać. Myślę, że widzowie też lubią posłuchać właśnie tych wszystkich historii, no bo to też powrót do starych, dobrych czasów. I generalnie tak, zbieram podpisy, tak tylko spojrzę, czy mam tu mazak, więc dosłownie proszę Cię o piłkę, a ja sobie wezmę mazak i Ci dam. A kilka tych wywiadów już było, widzę po... No to jest czwarta moja piłka, więc to w ogóle mam tyle wywiadów. Nie ma wolnej łatki, więc... Nie mam już... No chyba będę musiał nową, że tak powiem, tutaj jakąś dostać. Chłopaków z Ergola. I tak, bardzo dziękuję. Ja Wam dziękuję za oglądanie. No i przy okazji oczywiście zapraszam do innych wywiadów. Możecie Marcina posłuchać w TVP, więc zapraszam też do słuchania. Dziękuję za zaproszenie i za rozmowę. Dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.